Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku powiedziałem wykryć sobie owies. Ale od początku to tak, co zrobiłem poza odcinkami. Poza odcinkami, jak mówiłem, dokupiłem sobie, znaczy dokupiłem, znaczy no, dokupiłem sobie zmieniłem tamten samochód na ten, bo tamtemu nie działał ten hak z tyłu. Tutaj dokupiłem przyczepkę. Do tego jeszcze dokupiłem wózek na header do bizona. I jeszcze co zrobiłem, to tak, pasowałem tutaj wszystkie te kostki, pozbierałem je. Wyszło ich 33 sztuki. Otworzyłem sobie ten, bo będziemy musieli przyczepę wyciągnąć. Tutaj je tak układałem. O, tu będzie jęczmionka, a z tej strony będzie zowsa. Dobra, idziemy. Dzisiaj pojedziemy sobie dla odmiany tym masajkiem, nie? Dobra, wrzucamy wsteczny. Wjeżdżamy. Tapię sobie tylko to przyczepę i nie będę na razie miał ten wyprowadzał z tej obory, co to oznacza, wyprowadzę sobie później. Na kosze pierwszy zbiornik. Dobra. Dobra, gasimy. Siadam do bizona. Jest, może się uda zawrócić. Nic, nie przewal, nic. Dobra. Jeszcze będzie jeden odcinek z września. Chciał nagrać się z kopalni z bruźniaków. Oraz prasowanie słomy. A skąd mam 9671, to 3 razy przewinąłem czas i potrąciłem 3 razy po 144 zł za koszty utrzymania ziemi, tak zwane, nie? Dobra, możemy sobie w ten dojechać. Pokażę na mnie, nie? Dobra. Puszczamy. Jedynkę i ruszamy. Zobaczymy po pierwszym przejeździe, ile sypnie. Bo powiem szczerze, że z tamtego pola jęczmień dało prawie 3,5 tony. To nawet tak jak na jęczmień. To tam nie było zwapnowane. Zresztą to też nie jest zwapnowane. Po tym sezonie będę chciał sobie ten... Znaczy po tym sezonie, w następnym sezonie będę chciał sobie zakupić ten, jak to się nazywa, a będę musiał zmienić, zapomniałem zmienić teksturę słomy. A to bardziej wygląda na taką tą starą trawę niż tekstura słomy, nie? Będę chciał sobie w następnym sezonie zakupić już sieczkarnię do tego bizona, zamontować ją. Myślę, że 9000 jeszcze powinno wystarczyć, plus jeszcze to, co mam, to plus to, co mam sprzedane jeszcze. Jeżeli się dzisiaj wyrobię, to jeszcze dzisiaj sprasuję to pole. Jak pozostał, trzeba go dokończyć. Pojedzie po prawej, tylko pedała.
Miarka sobie ładnie tutaj poprawimy i będzie. Bo jedno może powiedzieć o objeździe prawie dookoła, mamy 676 litrów, to nawet w miarę sypie. Wrzesień. Myślałem jeszcze nad skoszeniem łąki, ale podejrzewam, już teraz nie skoszę, nie wykoszę, nie? Najwyżej wykosimy na następną wiosnę. Zaczniemy od sianokosów. Prędkość, jak pokosimy, jest 7 godzina. Już jest połowa zbiornika. Piszcie w komentarzach, czy mam grać na pracownika, czy robić wszystkie prace samemu, czy puszę też na przykład jak koszę na przykład, to puszczać pracownika i na przykład jechać za nim z prasą albo przyjechać przyczepą. Jeszcze kilka chwil i zaraz będziemy mieli koniec roślin owsianych. Jeżeli ktoś umiałby ustawić OBS-a tak, żeby nie było słychać kierownicy, to niech się do mnie odezwie. Bo ja próbuję ustawić na wszelkie sposoby i nie mogę nijak. I przez tłumienie hałasu i przez bramkę szumu i tędy i tamtędy nie mogę i cały czas słuchaj tą kierownicę nieszczęsną, nie? Chyba, że może to być wina mikrofonu też, nie? Że on tak zbiera. Spróbuję następnym odcinku, spróbuję użyć mikrofonu ze słuchawek. Zobaczymy, czy nie będzie lepiej. Jak ze słuchawek będzie lepiej, to będę nagrywał z mikrofonem ze słuchawek. Już jest? Dobra, idziemy, weźmy sobie ten czepeł, przejdziemy. O. Gdzie nie zahaczę, czy nigdzie, dobra. Miniaturkę zrobię, nie będę robił miniaturki są z żniw owsa, tylko zrobię miniaturkę z tego. Wykosimy sobie tutaj, powoli.
ścieżki też takie dłuższe roki robi, że to jest masakra normalnie. Nie wiem dlaczego też. Chyba za dużo modów nawalone i dlatego się dzieje cuda. Będę musiał wywalać wszystkie mody. Zostawię tylko te mody, które używam na tej serii. I tyle. Jeszcze w minutkę będziemy mieli po żniwach owsa i w ogóle wszystkich żniwach. Podczepimy sobie po 30 prasę, przejdziemy sobie, sprasujemy to. Dobra, czekajcie, sobie odetnę ten. Niech się rozkłada rura. Ja idę już potem po przyczepę z powrotem. Dobra, truja i ogień. Kurde, myślałem, że owsa więcej nasypi, nie? ...2288 mamy owsa. Dobra, składamy rułę. Idziemy już na gospodarstwo, mamy 12 minut odcinka. Zostawię tego bizona tutaj właśnie tak jak jest. Może pierwsze uda mi się postawić, postawimy sobie header normalnie na tym. Ja ci wychylę się, zobaczę jak tam będzie ten. Jednak header będzie chujowo tak postawiony, trzeba będzie go zabrać stąd. Chyba nie ten wózek jest do tego headera. Dobra, co to zrobię poza odcinkiem, nie będę was zamęczał. Dobra, gasimy go sobie. Tak jak mówiłem, tu będę chciał sobie sieczkarnię zamontować z tyłu. Idziemy tędy, tym gwiazdem zejdziemy sobie. Dobra, otworzymy sobie wrota i jedziemy dalej. Prawie paliwa nie ma. Jedna trzecia baku została. Dobra. Niech to sobie tu stoi wszystko. Na razie. Chociaż też zapowiadają o tym nic. Dobra, zamkniemy sobie wrota. Mam już dziechę. Dobra, podpinamy trasę. Chcemy pierwszy bieg i powoli do wieży. Zaczniemy sobie prasować klity z góry. Wyczekajcie sobie, wyjdziemy, pootwieramy sobie wszystko, popuszczamy. O,
Nurki są? Powinny być, są, dobra. Jeszcze podbierak. A podniesiony jest. Teraz opuszczony. Dobra. I ruszamy. Zobaczymy, jak to będzie szło. To prasowanie. Nawet w miarę idzie. Po 30. Już ma 31,9. 32 godziny ma nabite, prawda? Zbieram sobie kostki poza odcinkiem. Jestem was myślę na odcinku, bo wczoraj zbierałem kostki i poza tym jak ogarniałem safe, co nie do dzisiejszego nagrywania, to kostki były latały po całej mapie. Nie wiem, co to się kurwa dzieje z tym kostkami, tym farmingu, ale to jest porażka. Bez autoloadu ani już. Mam 9600, tak patrzyłem też na talerzówki, co nie? Tak myślę, żeby zakupić na następnym odcinku już talerzówka, żeby się pojawiła jakaś. Mamy 9600, to może akurat. Plus jeszcze mamy ten jęczmienia 3,5 tony do sprzedaży. Jak przyjdzie zima, to się sprzeda. A więc też. Ziemniaki też się posprzedaje to wszystko. I może uda się tam kupić jakąś talerzówkę wtedy, nie? Już by trzeba było, to już myślę teraz, żeby kupić, co nie? Bo musiał to wszystko orać, mi się nie chce ten przerobić do talerzówku. I zasiał po prostu, nie? No. Pod odcinkami jeszcze sobie posprawdzam, co tu można by było zasiać. Rzepaku nie zasieje, może soję na wiosnę, bo tu walno, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, czy soję siać tutaj na tych dwóch kawałkach. Wydaje mi się, że soja była najlepsza, nie? Bo zasiałby tutaj soję, to by było... No, tak ma opisałem. Nie wiem, z 5000, może 10000 litrów. Z tych dwóch kawałków może nawet nie. No nie, no nie przesadzajmy, z 5000 by było może. Z 5 koła, z 5 ton soi. To by człowiek troszeczkę się odkuł. Dobra, cofniemy sobie. Nie wiem, co się robi. Okej. Ostatni przejazd robimy. Czekajcie, zrobię sobie jeszcze tą miniaturkę na ostatnim przejeździe. O. Tak myślę, że będzie okej. Dobra, mamy miniaturkę, lecimy dalej. Następny odcinek już postaram się ogarnąć tą teksturę, żeby była inna już. Dobra. Wyłączamy go sobie. No czekajcie, muszę tam... No sobie rzucę to. Zamykamy sobie to wszystko. Podnosimy sobie ten. A to osłon się podnosi, dobra, to nic.
otwieramy drzwi, gadamy. Jedziemy od sobie tak na gospodarstwo. Dobra. To było na tyle. Jeśli się podobało, zostaw łapeczkę w górę. Jeśli nie, to zostaw łapeczkę w dół. I napisz komentarz. I trzymajcie się do następnego.